Do zakończenia meczu 7 minut. 54-36 prowadzi kadra Mazowsza. Tutaj w dwóch sparingach w Strumieniu, niedaleko Pszczyny, gdzie kadra Śląsk ma swoje zgrupowania. Na zaproszenie Radka Frudaliego przyjechała kadra Mazowsza. Za zaproszenia skorzystał pan Michał Tomaszewski i pan Foder Tomasz, przyjechali z kadrą Mazowsza, by rozegrać tutaj dwumecz. Jak wcześniej mówiłem, przygotowania do półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży za 6 tygodni. Śląsk gra w Zielonej Górze, natomiast kadra Mazowsza u siebie w Pruszkowie. A takie właśnie mecze przygotowują reprezentację do tej wielkiej imprezy, do tej Olimpiady Młodzieży. Jak wiemy, kadra Mazowsza nie sięgnęła jeszcze po medal ani 2 lata temu, ani rok temu. Może w tym roku się uda, kto wie. Są gospodarzami. Finał Wielkiej Olimpiady Młodzieży jest w Pruszkowie na początku maja. Będą gospodarzami. Wierzę, że trybuny zapełnią się i dadzą rady, ale póki co muszą wiele trenować, przygotowywać się. Zaraz po Olimpiadzie Młodzieży czeka ich kamp wojewódzki, a potem już kadra Polski. Ilu z tych chłopaków się dostanie? Zobaczymy. Na razie tylko mogą po cichu pomarzyć. To ja wielce mogę powiedzieć. W 93 roczniku nie mamy nikogo z Mazowsza w kadrze Polski. W 94 też na razie nie mamy, mówię o Ścisły, o 12. Może tutaj ktoś się wybije z rocznika 95. 56, 20 punktów przewagi. Jestem troszkę zaskoczony tym wynikiem, bo to nie kadra Śląsk, a kadra Mazowsza może się czuć zmęczona. Przejechali dzisiaj 300 km, żeby przyjechać do Strumienia bez treningu, a kadra Śląsk dzisiaj miała rano trening. Jest niespodzianka. No na pewno mają wyższy skład, troszeczkę wyższy. Tu zawodnik prawie 2 metry. Przypomina mi tutaj grę Malinowskiego z Polonii Warszawa. Taki podobny gracz, ale to nie ten rocznik, ale podobny gracz. No, co tu mogę jeszcze o Mazowszu powiedzieć? Są dobrze rozgrywający, bo i Czosnowski, i Owczarek. Fajnie, no dobrze. Dobrze się też tutaj spisuje. Młody zawodnik z numerem 7. Wadowski, Igor. Tak, my kontrolujemy wynik, to oni się muszą śpieszyć. A my grajmy konsekwentnie, tylko musimy grać w podaniu, to nie jest tylko. Tym bardziej, żeśmy źle rozegrali to. Specjalnie dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowy ze Strumienia, ze sparingu kadry Mazowsza. Jak o tym mówi ten napis, Mistrz Mazowsza, UKS Komorów, pozdrawiamy Grzesiu Tomaszewski, ciebie. Masz tutaj swoich chłopaków, pozdrowienia dla UKS Komorów i dla Grzegorza Tomaszewskiego. Zimi, jak zwykle dla was.